Jako potwierdzenie tego, co dzisiaj było podczas uwielbienia, chcę wam opowiedzieć o czterech porodach. Porodach, które przeżyłam. Gdy byłam jeszcze nienarodzona na nowo, przeżyłam smutny poród. Poroniłam. Nie chciałam tego dziecka, nie chciałam uwalniać życia. I to jest obraz człowieka, który nie ma życia w sobie. Drugi poród to było od razu po narodzeniu się na nowo. Zapragnęłam dziecka. I ten poród był taki piękny. Od początku do końca, bez żadnych pośpiechów. Wszystko jak trzeba. Nawet mnie nie zawstydziło to, że na przykład wody wcześniej odeszły. One odeszły dopiero po urodzeniu się dziecka. I to jest obraz tego, jak ludzie po nowym narodzeniu od razu nic jeszcze nie wiedzą i działają po prostu na fali łaski. Uwalniają życie po prostu od tak. Trzeci poród. Okazało się, że nie ma miejsca, a właściwie trzeba walczyć o miejsce na sali porodów rodzinnych, więc stwierdziłam, że wygram ten wyścig i zaczęłam robić przysiady, żeby spowodować szybszą akcję porodową. Wywalczyłam to miejsce w tym pokoju porodów rodzinnych. I ten poród był zaskakujący. Był chaos. Był totalny chaos. Było dużo bólu, ale dopiłam swego. I to jest obraz tego, jak staramy się uwalniać życie, będąc w religii. I czwarty poród. Wcale nie było dostępnej sali rodzinnej, nawet się żeśmy o to nie starali. I leżałam na takiej ogólnej sali i przyszedł ordynator, taki starszy pan, widać, że z potężnym doświadczeniem. I mówi, a widzę, że pani już 3 razy rodziła, tego poronienia nie liczył. Czy pani chce szybko? A ja mówię, tak, chcę szybko. I on ciach i nakłuł po prostu pęcherz płodowy, żeby wody zaczęły wyciekać. I słuchajcie, ja będąc już świadoma, przeszłam przez ten poród z modlitwą, patrzyłam na KTG, na wykresy, które były strasznie duże, więc wiedziałam z doświadczenia, że to powinno bardzo boleć. W ogóle mnie nie bolało. Urodziłam i to jest obraz tego, co dzisiaj się działo. Możesz dzisiaj zdecydować i powiedzieć Duchowi Świętemu, tak, ja chcę szybko urodzić, bo to, co jest w tobie, to i tak się urodzi. Ale możesz zdecydować, że to może być szybko. Zaufaj, tak jak ja zaufałam temu ordynatorowi. On po prostu podszedł, ciach i wszystko poszło bardzo szybko. Możesz być rzeką, która się rozleje, bo rzeka przynosi więcej życia, jak wylewa, niż jak jest płynie uregulowanym torem.